Siemanko, kolejny odcineczek na moim kanale. Lecimy do garażu. Podobno kolega coś mi tu dał do roboty. Przyprowadził jakiś sprzęt. Podobno będę zadowolony. Zobaczymy, co to będzie. Nie! Tylko nie uległ. Za jakie grzechy? Ojeju, jak widzicie, ulep do mnie znów przyjechał. Głęboki oddech. Już zdemontowałem z niego części, które będą do wymiany. Widzicie, kolanka nie ma, ponieważ wyciągnąłem rozrusznik. Typowa awaria dla Chińczyków. Obrabiają się zęby na rozruszniku, tutaj na czubku. W tym przypadku było troszeczkę gorzej, bo się obrobiły zęby na rozruszniku i urwały się dodatkowo zęby na zębatce pośredniej od rozrusznika. Przeważnie jest tak, że się psuje tylko na rozruszniku, a w tym przypadku tak długo było jeżdżone na tym rozwalonym. Albo po prostu rozrusznik chyba się zrąbał przez to, że się ukruszyły tutaj zęby. Nie będę wnikał w to, co to się stanęło. No i tu jeszcze wyciągnięta jest ta zębatka niepotrzebnie. To brat mój wyciągał kiedyś, dawien dawno, te zębatki dwie, żeby nie żegątał rozrusznik. Motor był palony tylko i wyłącznie na popych. Tak, to wszystko jeździ, fajnie jeździ, jeździ, jeździ. Tylko się zrąbał rozrusznik. Nie ma rozrusznika ogólnie nożnego. Zdemontowałem mu cały ten mechanizm tam w środku, co te wszystkie zębatki, to wszystko wywaliłem. Bo przez, nie wiem jaka tu jest awaria tych silników, ale przez tą zębatkę od kopka rozwala się skrzynia biegów. A jak się już rozwali skrzynia, to potrafi karter pęknąć i wszystko. Jak widać, że troszeczkę jeszcze puszczał szelka pod głowicą, jest trochę oleju, ale to jeszcze nie jest źle. O dziwo, tutaj moje prowizoryczne zastosowanie króćca i airboxa na razie się sprawdza, tutaj nie ma z tym problemów, chociaż o dziwo, wszystko fajnie jeździ. No niestety tylko musiałem mu tutaj zlikwidować rozrusznik nożny. Jak kupiłem mu skrzynię, teoretycznie mógłbym te tryby z powrotem pozakładać wszystkie i byłoby odpalanie na kopka, ale wolałem ogólnie tego nie robić, żeby znowu nie było problemu i takich dużych pieniędzy na remont tego silnika. Na przykład jakby kiedyś sprzedawał ten motor albo coś, żeby ktoś widział, że jest ten silnik pewny, że w środku jest po prostu wszystko porobione. No, tak. Tak właśnie jest. Cóż. No i dlatego właśnie nie ma, jest tylko i wyłącznie jak prawdziwy KTM odpalanie na rozrusznik, które niestety zawiodło. No cóż, no i kolega będzie tam zamawiał nowy rozrusznik. No niestety tego się nie da zregenerować, samego wałka się nie da wymienić, jest to tak skonstruowane, że jest problem. Strasznie kitowo rozwiązanie, ale cóż zrobimy z tym. Tak samo ta tutaj tulejka popękała aż cała w środku i może przez to tam troszeczkę coś po skosie szło i się rozwaliło. I tutaj tak samo zęby te drugie widzę, że coś się ukruszyły, te i te tak na równo, coś się tutaj stało, ale nie wiem co. Ta zębatka jest w idealnym stanie. No dodatkowo jeszcze będą zębatki szły nowe, tylna i przednia, ogólnie nowy napęd. Minus jest tylko tego taki, że jest tutaj założony napęd 520, łańcuch 520 i zębatki, to wszystko pod 520. No i tyle. Tyle będzie o ulepie KTM, kolejnym KTM-ie we wsi. No, tam w ostatnim filmiku widzieliście, że braciak robił remont przy swoim KTM-ie. No niestety, no tak bywa, jak się ma takiego crossa, no trzeba pilnować i robić wszystko na bieżąco, bo jak nie, no to wyjdzie parę tysięcy koszta. Potem naprawy, no i tam braciak coś tam rozbierał, rozpławiał silnik, coś tam grzebał w środku. Co za bardzo nie wnikałem, coś tam naprawiał, jakieś łożysko miał chyba rozwalone na koszu albo na czymś
i naprawiał to i tam przy okazji coś jeszcze tam robił. Jak już rozpoławiał silnik, żeby mieć na pewno wszystko ok. No i poskładany jest i dzisiaj tam już jeździł tym. Co do mojego MRF-a, no niestety nie zdążyłem się za niego zabrać. Co chwilę te motory, kurde, tu przyjeżdżają. Co chwilę mi tu przyjeżdża coś do naprawy. No i niestety, no jak widzicie, na razie jeszcze nie zdążyłem go naprawić. A pasuje jutro gdzieś się pojechać, przejechać nim. Nie wiem, dzisiaj ewentualnie będę nockę ciągnął do północy, żeby się z tym wyrobić, albo jutro rano machnę go na szybkości. Trzeba będzie gaźnik wyczyścić, założyć mu ten filtr, tutaj jakoś zrobić osłonę, taką oddzielającą ogólnie pita od tylnego koła, żeby nie chlapało tutaj do przodu błoto, tak jak jest oryginalnie w RC-ku na gąbce. Taką przesłonkę sobie z gumolitu albo z czegoś zrobię, nie wiem jeszcze, ale z czegoś sobie na pewno machnę to, żeby filtr mi nie zarzyzgało od razu. No i tyle. Tak, tyle. No. Cóż. Co do skarpy, co do reszty modyfikacji, to będziemy to robić na bieżąco, więc tu też nie ma żadnego problemu. Lącina, no. To już nie jest Lonci, to jest Diabolini. Będziemy go też maścić w wolnym czasie. No, nawet widać, że już kolega zainwestował w naklejki KTM-a. Ewidentny kolejny KTM we wsi. Jak już na silniku jest, to ewidentnie to jest KTM. Cóż, no na razie nie będziemy za bardzo grzebać. No bo idę zaraz szukać części. Zębatki muszę wziąć do pomierzenia. Rozrusznik. Spróbuję znaleźć jakieś najtańsze części koledze tutaj. Do tego ulepa, bo on tu wsadził tyle kasy już w niego, że kupiłby markowy sprzęt jakiś. No niestety. Nie zawsze, nie w każdym wypadku kupno taniego Chińczyka jest opłacalne. Nie w każdym przypadku. W MRF-ie no, przeważnie tutaj są rama i silniki są w miarę idioto, w miarę, podkreślam, w miarę idiotopoodporne, chociaż niektórzy dają sobie z nimi radę. Potrafią tam pozacierać te sprzęty momentalnie, a potem wypisywać, że MRF to jest gówno i tego typu sprawy. Takimi motorami, no jak to każdym. Czy KTM-a kupicie jakiegoś nowego salonu, jak nie będziecie przestrzegać tam pewnych norm, to go też zajedziecie. Tak samo jakiegoś markowy inny sprzęt ktoś kupi, sobie pomyśli, a potem nie będzie wymieniał oleju często, zbytnio. Tak jak serwisówka każe, nie będzie wymieniał filtrów oleju w takim markowym. No i tak samo wam siądzie zaraz momentalnie wszystko, pompa oleju, potem kurde reszta cała, nie, pęknie wałek albo pozacierają się wałki i w takim markowym sprzęcie, na przykład w czterosuwie, i będzie problem, nie? W dwusuwie tak samo, jakby się lać syf do baku, to tak samo, to nie wiadomo ile nie pojedzie, utopi się w oleju i będzie zamulony sprzęt, nie? Raczej się tam nie zatrze. Ewentualnie, jak będziecie za mało dawać oleju, może się zatrzeć. Tak samo, nie? Jak to w każdym sprzęcie, trzeba wszystko dbać i pilnować na bieżąco. Jak dbasz, tak masz po prostu. Każdy jeden sprzęt. Ja, czy bym kupił Loncina? Może, no nie wiem, musiałbym to kiedy przetestować. Ile by taki Loncin wytrzymał w moich rękach, jakby wyglądała eksploatacja takiego Loncina na przykład. Od pudełka, ile by wytrzymał, co i jak. Kurde, powiem wam, że niezłe by były odcinki takiego Loncika. Możecie się wypowiedzieć na dole w komentarzu pod filmem ewentualnie. Kurde, jakby ktoś tak kiedyś tak sprezentował, jakiś Chińczyk tam chciał, żebym przetestował takiego Loncina, to chętnie bym coś takiego przygarnął, pojeździłbym tym enduro troszeczkę bym to pokatowali i ewentualnie bym to potem modyfikowali, aby się coś psuło po kolei, to by się robiło jakieś upgrade'y, żeby wytrzymywało to dłużej. Na pewno w moich rękach nie miałby ten motorek źle. Zaimplementowalibyśmy jakieś modyfikacje, które na pewno by wpłynęły na to, że na przykład taki Loncin mógł się by przestać psuć. Chociaż szczerze w to wątpię. Tyle no. Chciałem wam pokazać, że sprzęt niestety wrócił z powrotem do mnie.
Chociaż możecie sobie sprawdzić u mnie na kanale, kiedy było ostatnio nagrywane odcinki z tym sprzętem i rzeczywiście bardzo długo wytrzymał. Chociaż no, nie ukrywam, że przez ten cały okres czasu rozwaliło się tylne koło i rozwaliło się przednie. Przednie koło to się rozwaliło przez mojego kolegę, właściciela, ponieważ przycedził chyba drzewo czy coś takiego, bo widzicie, że piasta jest nowa. Piasta jest nowa. Coś tam się stało z tym przednim kołem i było też centrowane. Tylne koło było dwa razy zmieniane. Stare koło po prostu powyrywały się szprychy. Potem kupił następne koło. Coś tam się stało i było oddawane do naprawy. I coś tu podobno było nadspawywane czy coś. Chyba gniazda tutaj na szpilki. I centrowane to wszystko, jak widzicie. Zaraz włączę sobie tylko podgląd. Jest tu wszystko potraktowane klejem do śrub, żeby się pewnie szpilki nie popuszczały. Ale koło podobno jest idealnie wycentrowane. Nie chcę mi się tego sprawdzać, ale... No nie jest może tak idealnie, ale jest lepiej. Powiem wam, że nawet lepiej niż u mnie w MRF-ie. Bo ja się muszę na... O, tu jest. Tu jest coś dziane. Tu się coś działo. Że kolega to jeszcze dodatkowo specjalnie zatopił w tym kleju, co wam kiedyś pokazywałem, jak naprawić luz na piaście w MRF-ie. Może zrobię jakiś osobny odcinek, żeby łatwiej było go znaleźć. O, tutaj takim klejem dwuskładnikowym, reperaturką do aluminium, można tak powiedzieć. Tym jeszcze tutaj potraktował, żeby to na pewno było pewnie mocniejsze. No. A tak to się zbytnio z tym ulepem dużo nie działo, tak wam powiem. Zbytnio nie było problemu, w szczególności silnikowo. Jeździ, jeździ, instalacja zrobiona na prosto. Podobno nie ma problemu z jakimś odpalaniem, wszystko chodzi idealnie. Raz chyba się gaźnik tylko przytkał, ale to wina syfu w baku. No i tyle no. Czyli pan MRF nie spartaczył roboty. Tyle u mnie stał, tyle go... Tutaj próbowałem zreanimować, no i się udało. Nawet znośnie, tak wam powiem. Dobra, kończymy ten odcinek. W przyszłym przelecimy się na RCU 170 RCU i zrobimy taki odcineczek. Maneta do końca! O, nie ta ręka. Maneta do końca! Weźmiemy troszeczkę, przyciśniemy tego sprzęta. Pokażę wam, jak on w rzeczywistości chodzi, bo nie ukrywam, że ja jeżdżę na spokojnie, o tak wam powiem, w tych odcinkach. Ktoś pomyśli sobie, jadę sobie podjazd, o jaki to słabe, i ten to wszystko, a tak naprawdę to ja tam nie kręcę tego MRF-a tak na poważnie, tak wam powiem. No nie lubię za bardzo sprzętów pałować, chyba że trzeba, to wtedy przykręcam manetę. Ale tak to nie jestem tak zwolennikiem takiego pałowania zbytnio. Przy prędkości maksymalnej może zrobimy jakiś odcinek, chociaż mam dziadowski telefon. Ale jakbyście chcieli, tak samo możecie napisać w komentarzu. Nie ma problemu. Ja będzie dużo za. Odpowiedzi za. No to możemy zrobić taki teścik mojego RCU, bo są przełożenia takie jak w RCQ. 140 RZ, identyczne są przełożenia. Możemy zrobić ile RCU pociągnie maksymalnie. Czyli przeciągnę go do odciny, nie? Na czwórce i zobaczymy, ile poleci. Mi się wydaje, że tak około 90. Około 90. No ale możemy to przetestować na GPS-ie, na telefonie. Trochę mam dziadowski telefon, ale może pociągnie jakąś aplikację, więc... Cóż. Ewentualnie pożyczę telefonik na chwilę, na testy tylko. Dobra, to ja się z wami żegnam, no standardowo widzimy się w kolejnej produkcji, zobaczymy może jutro, może pojutrze, ale w najbliższym czasie u pana MRF-a, więc jeśli chcesz być na bieżąco, łapeczka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, jeśli nie chcesz być na bieżąco, łapeczka w dół i się już żegnamy. Więc do usłyszenia, do następnego odcinka, na razie, trzymajcie się, hej! 3, 2, 1, go!